pracy ponad 6 tysiącom ludzi w swojej branży, a w swojej branży drugą firmę na świecie. Pan redaktor mi wybaczy, ale on nie należy do tych, które eksportuje surowce, tylko gotowe produkty. Ale pracuje nie tylko dla siebie i razem ze swoją fundacją działa na rzecz przedsiębiorców i przedsiębiorstw polskich. Tutaj też ma podpórkę, ale wytrwale stara się właśnie z tą fundacją Pomyśl o przyszłości pracować nad budowaniem zamożności Polaków i Polski. Nagrodę w kategorii przedsiębiorca otrzymuje pan Ryszard Florek, twórca i właściciel firmy Fakro. Ja chciałam jeszcze na koniec, jeśli pani pozwoli, bardzo dziękujemy za bardzo uprzejmie. Proszę zaproszę kandydata, a teraz już laureata nagrody. Ale najpierw chciałabym poprosić na scenę pana Piotra Alickiego, wiceprezesa PKO Banku Polskiego, który to bank jest mecenasem dzisiejszej uroczystości. Zapraszamy serdecznie. Pan dyrektor wręczy nagrodę, która jest bardzo ciężka, ostrzegam. Laureatem nagrody Kisiela w kategorii przedsiębiorcy zostaje pan Ryszard Florek.